Siema, siema, witajcie w kolejnym, trzecim i ostatnim odcinku z ligurijskiego, włoskiego rejonu. W dzisiejszym materiale zobaczycie popularne trasy, jedne z takich bardziej kultowych tras właśnie w okolicach Finale Ligure, czyli NATO Base. Są to trasy rozpoczynające się z dawnej bazy NATO, w której właśnie w tym momencie się znajduję. Zapraszam na oglądanie. NATO Base to jedna z najbardziej rozpoznawalnych miejscówek w okolicach Finale Ligure. Kojarzycie te zdjęcia zrobione przy wielkich muralach graffiti? To właśnie tam. I nic w tym dziwnego, bo być w finale i nie zrobić sobie zdjęcia w NATO Base to tak jakby tutaj nie być. Jak już mogliście się domyślić, NATO Base to nic innego jak dawna opuszczona baza NATO, ulokowana na szczycie góry na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza, czyli całkiem wysoko. Ze szczytu po jednej stronie rozpościera się widok na morze i miejscowość Finale Ligure, a po drugiej stronie w oddali majaczą ośnieżone Alpy. Spod bazy NATO rozpoczyna się kilka tras, w tym jedna flagowa o tej samej nazwie, czyli NATO Base, którą będę chciał Wam dzisiaj pokazać. Jedziemy! Jedziemy! NATO Base, zobaczymy co to jest. Na początku zaczyna się tak, jakby to był taki trochę dłuższy las wolski. Wjeżdżając na NATO Base na początku miałem wrażenie, jakbym znajdował się w lesie wolskim w Krakowie. Tylko takim nieco dłuższym, bardziej kamienistym i przede wszystkim z lepszą pogodą. Las wolski na sterydach, to chyba najlepsze określenie. Niebieska trasa przypomina. Przez większość czasu jedziemy dość łatwą ścieżką, meandrując pomiędzy drzewami, a jedziemy dość długo, ponieważ sama ścieżka ma około 2,6 km długości i prawie 370 metrów spadku. Tylko w niektórych momentach pojawiają się większe skalne przeszkody, ale można je przejeżdżać bez obaw. NATO Base to chyba jedna z tych tras, gdzie kolor niebieski w miarę odpowiada polskiej skali trudności. Bo bardzo rzeczywiście bardziej niebiesko jedzie, a w ogóle nic się nie patrzy na kamienie, leci po kolei wszystko. Oj, piwoci. Po przejechaniu NATO Base postanowiliśmy zjechać nieco niżej, gdzie swój początek mają dwie kultowe finalskie trasy, znane przede wszystkim z zawodów EWS. Mowa oczywiście o trasach Kabianka i Little Champery. Obie są czarne i obie mocno niepokoiły nas swoim stopniem trudności. Teraz te niebieskie rozgrzewkowe traile, te takie fajne, wiecie, flow po tych kamieniach i tak dalej, takie bardzo łatwe. I teraz zmierzamy do czarnej trasy Little Champery, która jest trasą EWS-ową, trasą niełatwą. Jest tam kilka sketchy momentów, na których się na pewno zatrzymamy i sprawdzimy, z czym one się tam jedzą. To co, idziemy? No to jedziemy! Trasa Little Champery! Już na samym wstępie zaczęła pokazywać pazury. Rozpoczęła się gwałtownymi uskokami, na których można rozwijać prędkości światła, ale które również trzeba umieć kontrolować, ponieważ co chwilę musimy wklejać się w bardzo ciasne zakrętasy. Największą trudnością w ich płynnym pokonaniu jest odpowiednie wklejenie się w linię przejazdu, która nieraz prowadzi stromym trawersem. Bardzo mocno widać tu downhillowy charakter trasy. Ale
męcząca nawet. Jest ta trasa. Buongiorno. Jak? Nie, no spoko. Flow takie, nawet łatwiejsza niż ta niebieska. W dolnej części Little Champer jest tylko trudniejsze. Zaczynają pojawiać się jeszcze większe dropy i bardzo treściwe rock gardeny. Teraz właśnie zbliżamy się do jednego z nich, z którego słynie Little Champer i który dla wielu jest nie lada wyzwaniem. I dojeżdżamy do tej ścianki. It looks awesome. You have to turn right and ratatatata. Down the stairs, yeah. No to Adrian jako pierwszy na ochotnika. Pyk. No i poleciał. No słuchajcie, ja wam pokażę to, jak to wygląda od dołu, bo od góry GoPro jak zwykle pewnie spłaszczy, więc tego nie będzie dobrze wyglądać. Słuchajcie, no nie jest to, to bardziej na psychę działa. Tak wygląda to od tej strony. Wielki głaz. I tak de facto ta strona nie jest taka zła. Dobra, no to co, ja też próbuję sobie lecieć. Od tego momentu zaczyna się prawdziwe wpierduro. Musimy mocno trzymać kierownicę, bo kamienie wielkości telewizorów cały czas walczą o odebranie nam kontroli nad rowerem. Końcówka Champery to już bardziej łagodna ścieżka, ale nie możemy uśpić tu naszej czujności, bo kamienie i ścianki mogą nas jeszcze zaskoczyć. Żółwiczek. Tak na serio to powiem wam, że naprawdę to jest tak, że te trasy czarne są serio, tak jakby ciutkę łatwiejsze niż niebieskie. No jak na pewno jedzie się pytą, to wtedy stają się trudne. Tutaj rzeczywiście jest tak, że niebieskie trasy są takie, że musicie się spodziewać elementów zaskakujących. Gdzieś jedziecie, nagle wystający kamień, gdzieś trzeba się nadrzucić tył, switchback, agraweczka, nie wiem, gdzieś jakiś kamień z dropem. No i jest trasa płynna. Tutaj natomiast ewidentnie jest tak to zrobione typowo, powiedziałbym, downhillowo, że no można po prostu wylatywać jak najszybciej i raczej wszystko jest takie w miarę przewidywalne. I znowu pod górę jedziemy. Miało być tylko Champery i jeszcze raz Champery, a jeszcze doszła Kabianka. Jedziemy Kabiankę, trasa czarna. Ja nie cierpię takich lajtowych początków, bo przeważnie one oznaczają, że zaraz się zacznie robić hardcore'owo! Kabianka to trasa o takim samym oznaczeniu jak Little Champery, ale z pewnością nie dorównuje jej stopniem trudności. Gdybym miał ją oceniać, to wybrałbym dla niej kolor czerwony lub nawet niebieski i jest to pierwsza taka sytuacja tutaj, gdzie oznaczenie trasy jest przesadzone. Kabiankę można śmiało polecić jako bardzo przyjemny singiel, ale na rozgrzewkę przed innymi czarnymi trasami. Taki rock gardenik tu otwieramy sobie. Jak na razie jest całkiem... Całkiem. Jedynym miejscem, które może nas tutaj zaskoczyć, jest sama końcówka Kabianki, gdzie do pokonania mamy trzy agrawki rozpoczynające się niezbyt trudnym rock gardenem.
Prawdopodobnie budowniczy trasy oznaczyli ją kolorem czarnym właśnie przez to miejsce, ale bez obaw. Widziałem tutaj beginnerów, którzy pokonali ten feature powoli tocząc się w dół. Proszę bardzo. Jak widzieliście, czarna trasa, czarnej trasie nie jest równa, bo na przykład kabianka jest totalnie inna, również jest czarna, jest dużo łatwiejsza. Ja bym powiedział, że ona spokojnie mogłaby być taka czerwono-niebieska. Natomiast Lüttenschampery ma jednak te momenty, uskoki, no i te dwie takie ścianki po rock gardenach, no one mogą przysporzyć wielu osobom problemów. O, jedzie właśnie lila. I proszę bardzo, pyt, jedzie dalej. No i słuchajcie, to już będzie koniec tego odcinka, właściwie koniec włoskiej serii z Ligurii. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, za oglądnięcie. Jak wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, suba. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!